Timą i Terry Gilliam to zdecydowanie jedne z dwóch najważniejszych nazwisk tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. I owszem, z jednej strony można powiedzieć, że ci twórcy są tak różni od siebie, z drugiej strony dla nas absolutnie spełniają wszystko to, o czym Festiwal Nowe Horyzonty chce opowiadać swoim widzom, chce opowiadać tym wszystkim, którzy do nas tutaj do Wrocławia przyjeżdżają. Jeśli chodzi o Bruno Dumont, to jest naturalnie jeden z najbardziej nowohoryzontowych reżyserów. Poznali go jeszcze widzowie naszych edycji, które odbywały się w Cieszynie. Wracamy do Bruno Dumonta praktycznie przy każdym filmie realizowanym przez tego reżysera. Nie jest to na razie długa lista. W tym roku swoją premierę miał ostatni, szósty dopiero w dorobku tego reżysera film. I tak naprawdę ta niedługa lista dookreśla, jakim reżyserem jest Bruno Dumont. To, co on robi w kinie, to jest totalna antyteza filozofii. To jest totalna antyteza budowania tego dyskursu filozoficznego, budowania jakiejś właśnie konstrukcji intelektualnych, bo on chce uderzyć w taki bardziej pierwotny sposób odczuwania człowieka, w taki bardziej instynktowny, bardziej cielesny. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że podawana jest nam interpretacja zaraz po tym, jak wydarzy się coś drastycznego. I dlatego na przykład nie mamy problemu z odbieraniem przyjemności w kinie gatunkowym, w kinie sensacyjnym, w thrillerze, bo to jest część konwencji i za chwilę dostajemy odpowiedź na to, dlaczego tak się zdarzyło, dlaczego mieliśmy do czynienia z tą erupcją przemocy. A Dumont bardzo konsekwentnie usuwa właśnie to dopełnienie, usuwa to kontrujęcie, które powinno się pojawić, które by nam tłumaczyło pojawienie się tego zła, które gdzieś tam tkwi w człowieku. To musi w widzu jakoś rezonować, to bardzo mocno też irytuje niektórych widzów, którzy wychodzą z filmów wzburzeni, dlatego że nie potrafią sobie wytłumaczyć, że dlaczego twórca epatuje brutalizmem i nie jest potem w stanie wytłumaczyć się z tego. Postaci w moich filmach są właściwie nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia. Sądzę, że rozum i rozsądek nie znajdują w ich ocenie zastosowania. Musimy więc wykraczać poza rozumowe rozróżnienie pomiędzy dobrem i złem, tworząc coś w rodzaju tajemnicy, pewien mistycyzm, który moje filmy charakteryzuje. Kino, można powiedzieć, wykracza poza rozum i tutaj warto dodać, że jest nie tyle uzupełnieniem, co rozwinięciem filozofii. Kino bardzo przypomina mistycyzm, są bowiem takie obszary, w które filozofia nie wkracza, nie wnika. Właśnie tutaj kino pełni swą funkcję. Terry Gilliam domyka nam naszą opowieść o największych wizjonerach kina. Po Guyu Madinie i po braciach Quay to kolejne nazwisko, którym właśnie opowiadamy, jak ważna w kinie jest wyobraźnia i o tym, że prawdziwa wyobraźnia naprawdę nie ma granic i naprawdę może wchodzić na coraz wyższe piętra. Jednym z głównych tematów twórczości Gilliama jest wyobraźnia, ale nie traktowana w taki prosty, afirmatywny sposób, tak, że jakby siła wyobraźni, trzeba się otwierać na wyobraźnię, ale jako pewien bardzo niejednoznaczny fenomen. Tak. Gilliam pokazuje wyobraźnię, owszem, od tej strony pozytywnej, od tej strony wyzwalającej, ale pokazuje też jej granice i pokazuje pewien destrukcyjny potencjał, który w niej drzemie. Mało tego, potrafi pokazać, jak bardzo mocno wyobraźnia jest uwikłana w relacje władzy, w ideologię. Cześć! Dzisiejsza oferta sięgnij chmur. Odkryjcie swój potencjał. Wy też możecie być bogaci i znani. Często się jego twórczość traktuje jako twórczość takiego wesołka trochę właśnie. Gdzieś tam rozciąga się, ekstrapoluje się to, co on robił dla Monty Pythona na te jego współczesne filmy, czy tam późniejsze filmy. Natomiast wydaje się, że jeśli się to przeanalizuje, ten motyw wyobraźni u Gilliama, to tam się cały czas przewija ta figura Don Quixota. Cały czas powraca ta Don Quixoteria, osoby, która z tej fantazji czy wyobraźni korzysta. I Gilliam pokazuje, że wyobraźnia nie służy do uciekania od rzeczywistości. To nie jest jakaś forma eskapizmu, tylko dzięki wyobraźni jesteśmy w stanie pomyśleć alternatywę dla rzeczywistości, którą później można by wcielić w życie. Let your imagination run freely. Most people spend their life controlling their imagination. Wyobraźnia powinna być wolna. Większość ludzi wiedzie żywot, ściśle kontrolując wyobraźnię, ograniczając zakres tego, co dostrzegają.
Może jedyną nadzieją jest zachowanie w sobie dziecka tak bardzo, jak to tylko możliwe. W gruncie rzeczy chodzi o bawienie się. Czasem to kwestia uwolnienia się od swojego ego. Dajmy na to bycie fotografowanym. Zapomnij o swojej próżności. Baw się tym, co nastąpi. Wyobraźnia sprawia, że świat staje się bardziej interesujący. W gruncie rzeczy egzystencję uważam za nużącą. Im bardziej potrafimy modelować rzeczywistość, znajdować nowe perspektywy patrzenia, tym bardziej trzyma nas to przy życiu.